Zimowy spacer po sklepie. Dzisiaj jesteśmy w Teddy i na pierwszy rzut oka pełna czerwień i biel. Przeróżne ozdoby, domki, skrzaty. Wydaje mi się, że w tym roku te skrzaty są szczególnie popularne w wielu sklepach, nie tylko w Teddy. Mnie się osobiście nie podobają. Świetne, małe rzeczy, które mogą troszkę poprawić nastrój w salonie, czyli poszwy na poduszki. Koc, który ma kaptur i rękawy, dajcie znać, czy dalibyście radę czymś takim siedzieć i odpoczywać na kanapie. Duże ozdoby bardzo mi się podobają, są dość oryginalne, a tutaj coś, co lubię najbardziej, czyli promocja 5 zł. Tutaj mamy same czapki Mikołaja w różnych wersjach kolorystycznych, czy też z różnych materiałów. Bardzo duży wybór domków. Domków zimowych, chatek. A tutaj rzeczy do pakowania. No, u samej góry bombki. Jak widzicie, wielkie paczki kolorystycznie dobrane. A tutaj znowu rzeczy do tworzenia. Jest tego strasznie dużo. Ja mam wrażenie, że właśnie na tych działach ciężko jest się wtedy odnaleźć, bo są często te rzeczy pomieszane, ale może to zależy od konkretnego sklepu. Typowo skarpety, naklejki i różne gadżety do przebrania się, typu okulary czy opaski. Drewniane reniferki to już bardziej jest mój klimat. Tutaj Mikołaje filcowe, a to niekoniecznie to dobrze wygląda. Coś, co zawsze sprawdzam, czyli dział dla zwierząt. Ubranie dla psa na dwie łapy tylko, więc myślę, że łatwe do ubrania, tak samo jak te zimowe sweterki. Ceny dość korzystne. Niestety, jak zawsze, ja mam problem z doborem rozmiaru dla mojego psiaka, gdyż mam psa dużego, a ubrania zazwyczaj właśnie kończą się na rozmiarach L. Typowo zimowych kubków nie znalazłam. To są raczej takie całoroczne, ale znalazłam śmieszny kubek z dzwonkiem rowerowym. Kawa na zawołanie. Duża pojemność. I jedna sztuka była takiego kubka dla szefa. Rzecz przydatna na zimowy okres, czyli termofory, a tutaj takie urocze ze zwierzętami, cena przystępna, myślę, że bardzo fajny prezent. A te termofory są długie, więc takich jeszcze nie widziałam. Myślę, że to tym bardziej ciekawe. No i świąteczne ozdoby. Mam wrażenie, że niektóre działy są posegregowane kolorystycznie, co też za chwilę sami zobaczycie. Jak na razie złoto, potem srebro. Bardzo duży wybór figurek i bombek. Tutaj są rzeczy białe, a są też takie, które możecie wykorzystać do DIY. Zawsze też sprawdzam doniczki. Tu były tylko dwie sztuki, ale niekoniecznie ten nadruk mi się spodobał. Dział czerwony, bardzo dużo bombek. No też wiadomo, że kolor czerwony dominuje w okresie świątecznym. No i te wspomniane skrzaty. Tutaj nowość, tego nie widziałam wcześniej, nowość dla mnie.
bombka, która w środku jest świecą, kilka możliwości zapachowych do wyboru. A tutaj znowu mamy dział z promocjami, natomiast znalazłam tutaj coś ciekawego, bo oprócz różnych pudełek, wstążek, naklejek czy malutkich ozdób znalazłam mini wersje różnych rzeczy, choinek, prezentów, listów, czy też na przykład zestaw do mycia zębów. Myślę, że to są fajne rzeczy, jeśli robicie takie świąteczne czy też nieświąteczne domki i tutaj macie duży asortyment taki wyciągnięty z prawdziwego życia. Jest w czym przeglądać. Dajcie znać, czy znaleźliście coś dla siebie świątecznego w tym właśnie sklepie.